Zakończył się ogólnopolski tydzień bibliotek. Liczne imprezy zachęcały do czytania. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 1300 osób. W ramach 10. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w piątek 10 maja odbył się wernisaż prac malarskich Magdaleny Brzozowskiej. Policzanka wystawiła akty kobiece, które zachwyciły publiczność. Miały tu być akty, ale nasza pani w bibliotece zrobiła duże oczy, więc postarałam się ująć ciało kobiece w bardzo subtelny i delikatny sposób. Taki, żeby też jakieś emocje wzbudzić wśród widzów. W poniedziałek 13 maja w bibliotece w Starych Policach odbyło się spotkanie z autorką prozy dla dzieci i młodzieży Anną Onichimowską, na które przybyli uczniowie klas 3 gimnazjum nr 2 w Policach. Oczywiście jest to, uważam, że bardzo ważne i dla czytelników, i dla mnie. Po pierwsze, żeby młodzież zobaczyła takiego pisarza z krwi i kości, że jest takim samym człowiekiem jak każdy inny. Jest to też droga do popularyzacji książki. Oczywiście zdarza się, że kiedy przyjeżdżam na spotkanie, mnóstwo młodzieży już mojej książki zna. Autorka skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością literatura dziecięca. Cała jej droga zawodowa związana jest z książką dla dzieci. Przez wiele lat pracowała w różnych wydawnictwach wydających literaturę dziecięcą. Od wielu lat pracuje na własny rachunek. Tworzy nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Pisze scenariusze, dlatego współpracuje z radiem, telewizją, teatrem i filmem. Tego dnia w Bibliotece Naukowej przy ulicy Barnima odbyło się także spotkanie z polickim poetą Stanisławem Rapiorem. Jedną z ostatnich imprez był kiermasz różności pod nazwą Pluszaki dokarmiają zwierzaki, który odbył się przy siedzibie biblioteki we wtorek 14 maja. Dzieci z polickich placówek oświatowych oraz osoby prywatne przynosiły karmę dla zwierząt, a w zamian dostawały maskotki, słodycze i drobne upominki. Dzięki temu Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało od wrażliwych ludzi dużo żywności dla kotów i psów. Tydzień Bibliotek, w tym roku wyjątkowo bogaty w różnorodne imprezy związane z książkami, ma zachęcić do czytania i korzystania ze zbiorów bibliotek. Ostatnie lata pokazują, że Polacy coraz mniej czytają, a przecież książki wzbogacają słownictwo, pobudzają do refleksji, wzmagają chęć poznawania świata i upiększają rzeczywistość. Zakończyła się 9. edycja projektu Razem w Europie. Wzięło w nim udział 61 osób, które były uczone przez uczniów zespołu szkół w Policach. Lekcje odbywały się z języka angielskiego, niemieckiego i podstaw obsługi komputera. Na początku był stres, oczywiście wielkie rumieńce też były, natomiast grupa okazała się bardzo fajna i później już z lekcji na lekcję się oswajałam i pracowało nam się coraz lepiej. Zdanie podzielają również uczniowie tego projektu. Bardzo mile wspominam ten czas, to mi dużo dało, po prostu dużo sobie przypomniałam, a poza tym integracja z osobami, które uczestniczyły. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Nauczycielami było 16 uczniów Polickiej Białej. Opiekunami projektu było 3 nauczycieli z zespołu szkół. Młodzież uczyła dorosłych w ramach wolontariatu. Były sprawdziany, kartkówki i prace domowe. To była czysta przyjemność, ponieważ naprawdę szczerze trafiłam na grupę bardzo chłonną osób, które naprawdę chciały się uczyć. I jeśli ja chcę przekazywać wiedzę i ktoś chce ją ode mnie brać, no to nie ma żadnych przeszkód. Kurs zakończył się pisemnym testem. Razem w Europie to projekt, który pomaga bezrobotnym poszerzać zakres swoich umiejętności i przyczynia się do szybszego znalezienia pracy. Chciałam trochę przypomnieć swój język, bo się uczyłam. Jak uczyłam się w szkole handlowej, to akurat uczyłam się tego języka, no i chciałam sobie go przypomnieć. Może akurat trafi się coś, że będzie potrzebne, nie? Organizatorem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Policach przy pomocy Zespołu Szkół w Policach. Trzecia edycja konkursu Wiedzy o Samorządzie za uczniami. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły gimnazjalne z gminy Police. Organizatorem, jak co roku, była Grażyna Sosna z gimnazjum nr 3 przy współpracy z Grzegorzem Rudalskim z Polickiej Dwójki. Turniej ten ma na celu przybliżenie treści związanych z historią naszego miasta, ale również z zadaniami samorządu terytorialnego, jak również samych obywateli. Uczniowie mieli do wykonania 10 zadań. Niektóre z nich wymagały umiejętności posługiwania się mapką, inne zmuszały do skojarzeń. W międzyczasie atmosferę rozluźniały występy artystyczne uczniów. Weronika i Wojtek zaśpiewali Duńkę na dwa serca.
a Bartek Lewandowski dał popis beatboxu. Podczas konkursu padły także pytania dotyczące segregacji śmieci, a także pojawił się wątek sportowy. Uczniowie wzięli udział w dwóch konkurencjach, być może dla rozluźnienia szarych komórek. Ostatecznym zwycięzcą okazali się gospodarze imprezy, czyli gimnazjum nr 3. W związku z przebudową Placu Chrobrego przystanek linii nocnych oraz 101 i 102 przeniesiono z ulicy Grunwaldzkiej na pętlę autobusową w Starym Rynku na trzecim peronie. Miało to być rozwiązanie tymczasowe. Pasażerowie nieraz już wyrażali bardzo pozytywne opinie. Wolą, żeby wszystkie przystanki były skupione w jednym miejscu. Do redakcji również dochodziły pozytywne opinie od kierowców i pasażerów na temat obecnego rozwiązania komunikacyjnego. Rozmawialiśmy na ten temat z gminą Police. Przy okazji tej inwestycji powstały tam drobne zmiany w planie i już jest decyzja, że starego przystanku nie będzie. Przystanek tutaj na pętli będzie stały. Wpisało się to w jakiś sposób w koncepcję zagospodarowania Placu Chrobrego, ponieważ powstanie tam tak zwana zielona otulina, czyli nasadzenia, które oddzielą plac od drogi. Tak więc dotychczasowy przestał już istnieć, a wszyscy zaakceptowali nową koncepcję. Teraz pasażerowie będą mogli łatwiej i bezpieczniej przemieszczać się na poszczególne linie. Na przebudowywanym placu zostanie posadzona zieleń, która oddzieli go od ulicy. 15 maja po raz trzeci odbył się turniej speed badmintona o Puchar Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Policach. W zawodach oprócz uczniów dwójki wzięli udział także gimnazjaliści innych polickich szkół oraz gimnazjaliści z dwóch szczecińskich gimnazjów. Rywalizowali w dwóch kategoriach chłopców i dziewcząt. Jedna z naszych koleżanek była na szkoleniu dotyczącym uatrakcyjniania zajęć szkolnych i tam dowiedziała się o czymś takim, że można to robić. Nawiązała kontakt z osobami, które już jakiś czas się tym zajmują i stąd ten pomysł, żeby to zorganizować właśnie u nas. Speed badminton to gra podobna do badmintona. Nie ma jednak siatek, a lotki i rakietki są dostosowane do o wiele szybszej gry. Michał Leśniewicz z gimnazjum nr 10 ze Szczecina, grający na co dzień w tę grę, opisuje zasadę speed badmintona. Normalnie się gra do 16, gra się do dwóch setów wygranych, po jeden jest trzeci set. Jeżeli jest wynik po 14 albo po 15, gra się na przewagi. I jeżeli przewagi będą się toczyły do równo aż do stanu po 31, to 32 lotka jest decydująca, nie ma już wtedy przewag. Zwycięzcą w kategorii chłopców okazał się właśnie Michał Leśniewicz. W kategorii dziewcząt wygrała Aleksandra Spychaj ze szczecińskiej dziesiątki. Prowadzono również klasyfikację ogólną. Wśród drużyn biorących udział wygrało gimnazjum nr 10 ze Szczecina.